To już 12. Rebella Rally, rajd samochodowy dla pań. I coś niesamowitego, bo zgłosiło się 80 uczestniczek, jest 26 załóg, więc przeszło to moje najśmielsze oczekiwania. Dwa dni rywalizacji, ponad 200 km dziewczyny przejadą, mają ponad 50 parę różnych zadań. Zadania są i samochodowe, i będą strzelać, i będą pływać, będziemy je moczyć, bo jest piękna pogoda. Podziwiają samochody od środka, od zewnątrz. Jednym słowem, wielka zabawa motoryzacyjna. Dobra zabawa przede wszystkim, to nas skusiło. My jesteśmy już piąty raz, także za każdym razem się fajnie bawimy i dlatego tu przede wszystkim jesteśmy. No i też możliwość zobaczenia zawsze nowych modeli samochodów, zabawa, atmosfera, dziewczyny, to jest najważniejsze tutaj. Byłyśmy w zeszłym roku i nam się spodobało i chciałyśmy kontynuować. Co roku są inne konkurencje i to właśnie o to chodzi, żeby była różnorodność, że za każdym razem jest nowe wyzwanie. I organizatorzy tak to wszystko świetnie organizują, że rzeczywiście za każdym razem to jest wielka, wielka zabawa i wielka niespodzianka. Zostali się mężowie w domu, to po pierwsze z dziećmi. Za karę. My mamy wolne. Świetna zabawa, mnóstwo dziewczyn, mnóstwo konkurencji i samochodowych, i różniastych. Można się wiele nauczyć, można popróbować, pomacać fajne cacka, pojeździć, pozbierać gumy. Nie, generalnie rzecz biorąc jest bardzo fajnie. Byłyśmy w poprzedniej edycji również, więc generalnie ta edycja jest jakby podwojona, więcej jest zadań. Poza tym lubimy rywalizacje sportowe, nastawienie i uśmiechy przede wszystkim.